Co? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku z The Long Drive i dzisiaj, słuchajcie, mamy naszą lawetę z powrotem. Już wywaliłem ten motocykl, już nie chcę żadnego motocykla, on w ogóle nie był w żaden sposób przydatny. Zbliża się do nas burza, więc musimy stąd spadać i przy okazji przydałoby się kogoś porwać, tam właśnie pojechał samochód. A my dzisiaj naszym celem, w sumie wyglądam trochę jak pedofil, ale... Słuchajcie, jest... Co ten piesek robi? Naszym celem jest porwanie kogoś dzisiaj, czyli wrzucenie samochodu z dyniogłowym na lawetę i wywiezienie go po prostu gdzieś. Najlepiej to będzie porwać policję. Zobaczymy, czy będzie próbować nas gonić, będąc na lawecie na przykład. Może zacznijmy od kogoś jakiegoś zwykłego samochodu. Weźmy zwykły samochód, odpalmy tą lawetę, nie wiem czemu zgasła. Halo? Nie odpala! Nie odpala! Czemu nie odpala? Czy mi się skończyło paliwo? Jeżeli tak, to jest źle. Musimy wykorzystywać tego Golfa w każdym razie, żeby on nas popychał, bo zbliża się kurka i zaraz nie będę mógł jechać w żaden sposób. Ale czy możesz mnie popchnąć? Czy możesz mnie popchnąć? Dobrze, o to chodzi! O to chodzi! Popycha mnie cały czas. Jedziemy razem! Do końca twoich dni mamy darmowy silnik, zobaczcie! Prowadzi nas prosto na wygraną! Co? Walnął w kamień. Przecież ja nigdzie nie dojadę tą lawetą, jeżeli ktoś się nie pojawi. Okej, mamy dwóch kolejnych. Nie wiem, jakim cudem my jedziemy. Czy to jest nieskończone paliwo w tej lawecie, przez to, że silnik cały czas odpala mi, ona cały czas jedzie, nawet pod górkę się poruszamy. Ej, bez skitu to działa. To działa cały czas. Wyobraźcie sobie, że ja jadę już tak minutę pod tą górkę i w ogóle nie zwalniam. Samochody cały czas próbują mnie wyprzedzić, ale ich blokuję w jakiś sposób. I tak godzinę później pojedziemy jakieś 20 km na godzinę. Czekajcie, druga laweta, myślałem, że to zwykły samochód. On musi mieć diesla. On musi mieć diesla. Raczej ma diesla, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, czy mamy tutaj bak? Tu mamy bak paliwa, zobaczcie. Uwaga, bierzemy ten bak paliwa do siebie. I uwaga, 0,4 i to benzyny. Jesteś nieprzydatny. Jeszcze pipczy na mnie. Przecież ja teraz nie ruszę praktycznie. Ja potrzebuję rozpędu. Zobaczcie, że jedziemy. Rozpędzamy się normalnie. Nie no, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to, że rozrusznikiem jedziemy do przodu. Pipczycamy jakiś samochód. Zbliżamy się do przystanku, to jest nasza jedyna nadzieja, żeby odzyskać jakiekolwiek paliwo, bo na obecną chwilę to jest koszmar. Jest autobus, może będzie diesel w środku niego. Dobra, to jest nadzieja, zatrzymujemy się, oczywiście jest zombiak, ale jeden na szczęście. Ty, proszę sobie, zniknij. Czy jest tu jakieś paliwo? Mamy olej. Olej jest niepotrzebny. Mamy coś zakopane, mamy chłodnicę zakopaną. Poczekajcie, możemy wyszukać coś, zobaczyć, czy coś tu jest. Chociaż tutaj wszystko, zauważyłem, że w tej grze wszystko po prostu wystaje, co można wykopać. Więc troszkę useless jest ten wykrywacz metali. Chłodnica jest pusta, więc jej też nie bierzemy. Czy tu też jest olej? Możemy tym popryskać na lawetę chociażby. Nie wiem po co, ale niech będzie. Autobus nawet nie ma silnika, więc nawet nie liczę, że tu będzie diesel. 68,5 litra oleju. Dobra, jest coś. No nie no, benzyna. Znowu benzyna. Zaraz wymienimy silnik na benzynowy, bo to jest koszmar z tym dieslem. Chociaż i tak mimo wszystko to jest mega fakt, że możemy się poruszać do przodu. Tam coś jest, jakiś inny budynek. Co to jest za budynek? Jesteśmy przy domku, jest Madzia z tego co widziałem. Czy tu jest diesel? No nie no, znowu benzyna. To jest jakaś tragedia. Co? Spadłem z auta i umarłem. Widzowie, zdecydowanie coś trzeba szybko zjeść lub napić się, zjeść trzeba. Mamy rewolwer, tego wyrzucamy. Szybko, jedzenie, jakieś jedzenie, proszę dajcie jedzenie. Co? Czy wy widzicie tą pojemność wiadra? To jest jakieś legendarne wiadro, ja je biorę ze sobą.
Co to ma być? Czemu tu jest milion litrów prawie? Nie wiem, czy będzie chociaż w Toy-Toyu takie jedzenie, chociaż proszę, dajcie mi jeść. Tu jest olej w środku, nie jedzenie. Dobra, tutaj może coś być, tu może coś być. Jest tabliczka czekolady, jest tabliczka czekolady. Zjedz to, zjedz to. Mamy jedzenie, mamy trochę więcej czasu na poszukanie większej ilości jedzenia. No i przede wszystkim można zaraz pójść spać, ale pootwierajmy jeszcze sobie te skrzynie. Zobaczmy, co w nich jest. Tam nie było nic ciekawego, może tutaj, może... Ciasteczka! Ciasteczka, mamy jedzenie! Pozbywamy się oczywiście zombiaka, króliki się zbliżają. Ty nawet o tym nie myśl. Nawet nie próbuj. Bierzemy Madzie. Czemu ona jest taka ciężka? Madziu, przytyłaś? Zobaczcie, jest taka ciężka, że aż wchodzi w ziemię. Głowa jej zniknęła. Nie no, ona nie chce wyjść. Spróbujmy ją tak. Mamy amunicję do rewolwera. Okej, mamy amunicję do rewolwera. Weźmy to, włóżmy tutaj. Tu jest tyle rzeczy, że aż szkoda gadać. I zobaczcie, mamy 25 naboi. Więc w sześciuteńku ładujemy i na później się oczywiście to przyda. Chociaż mogę tu po prostu włożyć wykrywacz metali, bo on się akurat nie przyda, bo jest bezużyteczny. Jak to już jedzenie mi się kończy? Jak to się stało niby? Musimy stąd jechać, ale nie mam nadal żadnego diesla. Czy tu jest diesel? Czy tu jest diesel? Może gdzieś tu jest diesel? Tu mamy 0,2, nie no super, przejadę 100 metrów i się skończy paliwo. Ale dobra, zawsze coś, to jest lepsze niż nic. Może tutaj, proszę. Tylko nawet nie widać, co tu jest, okej? No i już widziałem, że to jest olej, więc też się nie przyda. Jedziemy stąd, może w aucie jest jeszcze. To jest ostatnia, jedyna nadzieja. W aucie jest pusto. Jedziemy dalej, tylko wlejmy ten alkohol stąd. I czy nadal tu jest serio nieskończone? Nie no, bez skitu. Zobaczcie. To jest niemożliwe. Okej. Wsadzamy to, niech będzie naszym wiadrem nieskończoności i jedziemy dalej. Tym razem normalnie możemy się już rozpędzić i zobaczmy, na ile nam starczy te 200 ml paliwa. To jest dosłownie szklanka paliwa, więc dla takiego wielkiego silnika, który właśnie się skończyło. Dobra, wiecie co? Weźmy tego cywila, nie bierzemy policji, bierzemy tego gościa po prostu. Proszę się nie ruszać, zabierzmy mu możliwość odjazdu stąd, nie pipcz. Czy on będzie cały czas tak pipczeć? Ja go nie chcę w takim razie, przecież to jest bolesne dla moich uszu. Okej, wsadzam go, jest dobrze. Teraz trzeba go delikatnie popchnąć! Nie! No gdzie mi w lawetę wjeżdżasz? Wiecie co, mam cudowny pomysł. On będzie jechać, my zwolnimy. Będzie chciał nas wyprzedzić, to po prostu zmuszę go, żeby wjechał prosto w nas, ale nie w ten sposób. Okej, jesteśmy przy stacji benzynowej. Grzesia się... Czemu nie działa ten pistolet? Okej, dobra. Jednak działa, zobaczmy co tu jest. Czy to jest jakiś nowy bóg? Czy o co tu chodzi? Jeszcze mamy tutaj masę alkoholu, co ja z nim zrobię? Nie mam zielonego pojęcia. Ale mamy lodówkę, jesteśmy w pełni najedzeni. Czy tu jest diesel? Proszę, dajcie mi diesla. Tu jest benzyna, no kolejna benzyna. Co się dzieje? Czemu nie ma nigdzie diesla? To jest oszukane jakieś. Czemu ty jesteś w moim kole? Przestań. Autobus! Jak super, że się zatrzymałeś! Super, dziękuję panu bardzo, zostajesz ze mną. Po pierwsze, napijmy się z jego chłodnicy. Nie! Autobus spada! Okej, i teraz na... Widzowie, jesteśmy uratowani. Przecież ja to zaraz wleję do mojego wiadra nieskończoności. Tylko najpierw trzeba trafić do tego wiadra, a to może być... Czekajcie, to działa. Czy ja trafiłem do wiadra?
Nie trafiłem do wiadra, ale dobra, będzie blisko, trzeba serio blisko to postawić i to zadziała. Przecież słyszę, jak się leje. Przeleje się prosto do wiadra. Leje się prosto do wiadra, idę to wlać najpierw, żebyśmy mieli chociaż 2 litry. Okej, zobaczmy, czy to wiadro rzeczywiście jest nieskończone. 40 litrów tu jest. Dobrze, że nie wlałem więcej, bo byśmy nie mogli tego podnieść. Dobra, postawmy je na ziemię delikatnie, delikatnie, dobrze. Jezu, ja się boję, że się wyleje to wiadro. Za każdym razem się boję. Tutaj 42 litry to full paliwa już. Ale ja się nad tym nie poddam. Nie poddam się na tym, będziemy mieć więcej paliwa niż 42 litry. Wydaje mi się, że już powinno być w porządku. 140... A, no... No tak, nie podniosę tego teraz. Podjadę w taki sposób i przyczepię je do lawety. I teraz uwaga, trzyma się, mamy 144 litry z tyłu i możemy jechać dalej. Mamy taksówkarza tutaj, możemy go sobie wziąć od razu. Halo, panie taksówkarzu, zapraszam, będzie cudownie, naprawdę. Co? Czemu on chciał mnie przejechać? Tego taksówkarza nie da się ruszyć w żaden sposób. Nie wiem, co z nim zrobić. Okej, co tu się stało? Musimy wybrać sobie kogoś innego zdecydowanie, bo taksówkarze się zatrzymują i zaciągają ręczny. Zobaczcie, teraz od razu pojechał. Autobusu nie bierzemy na pakę, ja już mam tego dość. Nie bierzemy żadnego autobusu. Okej, jedzie za nami samochód, uwaga. Uwaga, bierzemy go. Nie mogę go wsiąść, jeszcze przywaliłem w słup. Okej, uda się. Teraz szybko, wychodzimy. On chce cofnąć, zabieramy mu silnik i wsadzamy go na pakę. Proszę się nie ruszać, zamykamy pakę oczywiście. Zabieramy mu też koła, żeby w ogóle nie uciekł. Okej, i możemy jechać dalej z nim. Ej, nic się złego nie dzieje. Możemy rzeczywiście przyspieszyć. On chyba hamuje. Znaczy, próbuje hamować, ale nie dotyka nawet ziemi. Mamy z 200 km na godzinę. Co? Nie, przepraszam. Okej, znalazłem kolejnego chętnego. Zobaczcie, jak się cieszy. Co? Przepraszam. Mamy już kolejkę. Zobaczcie, ile jest chętnych. A i zapomniałem jeszcze o czymś jednym. 1000 zł się należy, proszę pana. On ma już dość tego życia, zobaczcie, siedzi. Patrzy prosto przed siebie, nie ma żadnego koła, nie ma żadnego silnika. Nie, proszę. Wiecie, ile te samochody się wkłada? To jest jakiś koszmar. I one jeszcze tak łatwo wypadają. A piesek się nie poddaje, nie? No, nie, wiadro! Z wiadra się wylewa! Nie, proszę, stój! Nic się nie wylało, nie mogło się nic wylać. Widzowie, 100 litrów paliwa się wylało. Nie no, ta gra mnie nienawidzi, jadę sobie po drodze jakieś 100 na godzinę i na oczywiście muszę wikołki robić lawetą. Co mogłoby się, nie wiem, gorszego zdarzyć? No, nie wpadę mi w poślizg. O! Co to było? Ja te wiadro przestawię, bo mam wrażenie, że to wina tego wiadra. No, na pewno wina tego wiadra. Teraz będzie już całkowicie bezpieczne. Ale za każdym razem, jak wchodzę do tej gry, to mam takie super, zagram sobie w The Long Drive i tak dalej. A jak wychodzę z tej gry, to... Nienawidzę tej gry po prostu. Bo tu bez żadnych powodów po prostu... Jest i budynek. Dzieją się... Koszmarne! Moje paliwo! Co ty robisz? To nie jest poprawna fizyka! Czemu ona tak leci nadal? Spoko! Wygodnie tutaj! Jesteśmy na miejscu, jest kolejna laweta. Ja już mam dość wszystkiego, wiecie co? Pozbywamy się tych zombiaków, Grzesia też. Ja nie mam już na nic siły. Nie! Swoją lawetę rozwaliłem! I paliwo, które...
Paliwo, które było, to też rozwaliłem. Gdzie jest silnik? Gdzie jest silnik? Gdzie jest silnik? Nie! Nienawidzę tej gry! Zniknął nawet silnik! Dobra, mam dość, widzowie. Mam dość. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Pa, pa.